Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a na tym filmie standardowo omówimy sobie nowe patch notes do AFK Areny, czyli w tym przypadku będą to patch notes 1.65. I tak naprawdę według mnie, gdyby nie jeden podpunkt, to byłyby to jedne z najgorszych patch notesów do tej pory, które wyszły. No ale na szczęście ten jeden podpunkt wszystko uratował, ale to później wszystko na bieżąco, po kolei będziemy jechali standardowo. Na początek mamy nową postać, no niestety ostatnio nawalają tymi nowymi postaciami jak z armaty. Co aktualizacja to praktycznie nowa postać, w międzyczasie był jeszcze Prince of Persia. No ale jest to sposób na zarobek dla twórców, więc tego się pewnie nie pozbędziemy i jak widać nie zamierzają zwalniać tempa. Także nową postacią będzie Walker, The Lone Ranger z frakcji świetlistych. Wraz z nową postacią będzie również dostępna arena prób związana z tą postacią standardowo. Także omówienie z postaci prawdopodobnie będzie na kanale już jutro, a arena prób pojawi się dzień przed wejściem na serwery główne, żeby już po drugiej była dostępna dla chętnych, którzy na przykład nie mogą sobie z nią poradzić. Także przede wszystkim z wyglądu taki szeryf, dużo osób na Reddicie porównuje go, widzę, z Chuckiem Norrisem. Przede wszystkim na tym zdjęciu widać dziwne ułożenie nóg tej postaci. Właśnie parę osób widziałem, że nie wie, która noga jest która. I tak faktycznie, jakby się nad tym zastanowić, to troszkę dziwnie to wygląda, no ale mniejsza o to. W każdym razie mamy nową postać. I to jest ten podpunkt, o którym wspominałem na samym początku, że gdyby nie właśnie on, no to te patch notes byłyby naprawdę słabiutkie. Także mamy naprawdę bardzo fajną nowość, która była już gdzieś tam zapowiadana dosyć dawno, gdzieś tam wykopana z plików gry. Także będzie nowa wieża frakcyjna dla niebiańskich, będzie nazywała się Niebiańskie Sanktuarium i będzie można właśnie na tej wieży walczyć po ukończeniu rozdziału 29, czyli od rozdziału 30. Czyli dosyć późno, ale przypominam, że niebiańscy jest to jedna z frakcji premium. I to jest też według mnie bardzo dobra wiadomość, że będzie to wieża frakcyjna niebiańskich, bo to oznacza, że prawdopodobnie w następnych patch notesach, albo jeszcze w następnych, pojawi się wieża frakcyjna dla podziemców, czyli zdecydowali się podzielić to na dwa, a to oznacza więcej nagród, więc to naprawdę bardzo fajna sprawa, że tego nie połączyli. Z jednej strony byłoby łatwiej, zwłaszcza dla nowych graczy, gdyby to połączyli, ale myślę, że ogólnie lepiej wyjdzie, jeżeli będą to dwie osobne wieże, bo tak jak wspominałem, będzie więcej nagród. Nie wiem, jak będzie z wieżą frakcyjną międzywymiarowych, o ile w ogóle taką planują. Myślę, że w przyszłości tak, jednak nie wiem, jak to z nią będzie. No prawdopodobnie, skoro jest to wieża niebiańskich i nie ma nic tutaj o międzywymiarowych, to pewnie oni też dostaną swoją wieżę kiedyś tam w przyszłości. Jednak myślę, że pierwsza pojawi się właśnie wieża podziemców. Nowa podróż cudów Ice Isles, czyli będzie dostępna 16 czerwca na serwerach testowych. Do serwera głównego jeszcze dużo, dużo czasu, także nie ma tutaj o czym wspominać. Także nowa mapka na wędrującym balonie Windfall George będzie dostępna do zagrania od ukończenia odcinka 26.50, czyli od 26.51, tak na logikę. Czyli bardzo fajnie, nie dość, że mamy podróż cudów, to mamy jeszcze nową mapkę na wędrującym balonie, to oznacza więcej nagród, także zawsze bardzo fajna sprawa. Nowe piętra na wieży królewskiej ogólnej i na wieżach frakcyjnych, od teraz będzie ogólnie na królewskiej wieży 1000 pięter i na piętrach od 901 do 950 została zmniejszona trudność, tak? I tak samo jeżeli chodzi o wieże frakcyjne, będzie ich łącznie 570, no i od 510 do 540 będzie po prostu tam łatwiej. No i tak naprawdę to jest koniec, nie? Zostały raczej takie zmiany wizualne. Dlatego mówię, gdyby nie tamten podpunkt, no to raczej te patch notes by były bardzo, bardzo słabe. Także od teraz mała zmiana, jeżeli chodzi o wypożyczanie bohaterów. Czyli bohaterowie, którzy normalnie zniknęliby z Unii, ci wypożyczeni, będą jeszcze tam dostępni w tej Unii przez pewien czas. Jednak będą z niej usuwani, z tego co widzę, 1 i 15 dnia każdego miesiąca. Kilka zmian takich właśnie wizualnych, czyli między innymi będą nowe efekty animacji dla nowych bohaterów, a dokładnie chodzi o arenę prób, czyli tam jakieś zmiany wizualne zaszły. Następnie parę zmian, jeżeli chodzi o doli w tawernie, tam coś będzie pozmieniane, ale to są wszystko, tak jak mówię, zmiany wizualne. Kilka też zmian wizualnych, jeżeli chodzi o fortune chesty,
czyli to są te skrzyneczki, którymi można się dzielić z członkami gildii właśnie, czyli to są, mówię, to są wszystko tylko i wyłącznie zmiany wizualne. Jak zaczynamy grę, to jest jeszcze taki mały evencik 7-dniowy i tam za logowanie codziennie dostajemy nagrodę, no to po prostu ten interfejs tam zostanie odświeżony. W sumie czas najwyższy po 2 latach ponad, nie? Powinni się tym zająć wcześniej, myślę, że odświeżyć te nagrody, zwiększyć te nagrody jakoś, żeby zachęcać nowych graczy. Trochę dziwne, że robią to dopiero po 2 latach. Zazwyczaj gry już wcześniej się tym zajmują, no ale bardzo fajnie, że idą w tym kierunku, żeby właśnie nowych graczy jakoś do gry zachęcić, żeby, nie wiem, interfejs był bardziej przejrzysty, bardziej przyjazny i tak dalej, i tak dalej. No i zostały zmiany, jeżeli chodzi o postacie. Tym razem są 2 małe zmiany, z czego jedna jest tak naprawdę wizualna. Jeżeli chodzi o Lorsana, to był mały błąd, który powodował, że jego umiejętność Wind Ward wybierała niewłaściwy cel, no i w sumie to tyle. Jeżeli chodzi o Thorana, to zwiększono mu po prostu rozdzielczość, poprawiono mu efekty wizualne, animacje, czyli po prostu Thoran jest jedną z tych postaci, które przeszły zmianę i zostanie jego model bardziej dostosowany do tych późniejszych bohaterów, którzy wychodzili. Więc po prostu no, zmieniona rozdzielczość, zwiększona dokładnie, czyli po prostu będzie miał ostrzejszy model i tak dalej, i tak dalej. No to prędzej czy później spotka wszystkie postacie starsze. Także to by było na tyle, tak naprawdę. Takie szybkie jeszcze spojrzenia, czyli mamy nową postać, nowa wieża dla niebiańskich, czyli jednej z frakcji premium, tak, niebiańskie sanktuarium, nowa podróż cudów, nowa mapka na wędrującym balonie, nowe piętra i zmniejszenie trudności na królewskiej wieży i na wieżach frakcyjnych. Tutaj to praktycznie prawie wszystko zmiany wizualne, naprawa małego błędu u Lorsana, no i zwiększenie rozdzielczości dla Thorana. Także tak jak mówię, no gdyby nie ten podpunkt mały tutaj, czyli ta nowa wieża, to co byśmy mieli? Tak naprawdę nową postać, nowe piętra na wieży, standardem jest już dodawanie podróży cudów i jakichś tam mapek na wędrującym balonie, czy boskich prób. Więc gdyby nie to, no to te patch notes by były raczej przeciętne, a tak naprawdę wyszło całkiem, całkiem fajnie. Ja się bardzo cieszę, bo było to już zapowiadane od dosyć dawna. Nie przez twórców, ale przez ludzi, którzy wykopują tam wiadomo z plików gry. No ale to znaczy, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie również wieży dla podziemców. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam oczywiście miłego, przyjemnego dnia oraz całego tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.